Hej, siemanko wam, z tej strony Mr. Lukas. Witam was w takim jakby vlogu. Dzisiaj, kochani moi mili, muszę was o czymś poinformować. Tak w ogóle, jak widzicie, wywiązałem się z tego, że są w piątki vlogi. Kapsel! Także, jak widzicie, są. Także, jeśli chodzi o tą informację, to odbędzie się casting 7 listopada. Od 7 listopada do 9 listopada na zamku w Lublinie. Na zamku lubelskim będziemy się znajdować tam wewnątrz tego zamku na placyku. A jak będzie zamknięte, to będziemy przed i będziemy was tam przesłuchiwać. I będzie to casting właśnie do filmu Troje Herosów. Więc jeżeli czujecie się na siłach grać rolę jakąś w filmie w ogóle, albo chcecie w ogóle się, prawda, sprawdzić jako aktor, to przyjdźcie. Będziecie też mogli otrzymać ode mnie autograf, jeżeli ktoś jest wiernym fanem. Jeżeli w ogóle jesteście wiernymi fanami i ktoś się właśnie tutaj znajdzie, no to będzie mógł sobie wziąć ode mnie autograf, nawet zrobić zdjęcie. Przez co myślę, że to będzie fajnie, bo jak to na castingach takich normalnych to tak nie jest, ale ja nad tym ubolewam, robię luz, także jeżeli chcecie się sprawdzić w ogóle w jakimś aktorstwie czy co, to przyjdźcie 7 listopada 2014 i do 9 listopada będzie też... Będzie to się działo od godziny 15:30 do 20:00 max w każdy dzień. Także mi się wydaje, że to będzie dla was przystępne. Przystępne będą to dni, bo będzie wtedy wolne. Piątek, sobota, niedziela. Praktycznie do niedzieli będziemy tam siedzieć od 15:30 do 20:00, także jeżeli ktoś nie może w ten dzień, to może w drugi dzień przyjść sobie, a jak nie będzie mógł w drugi dzień, to w trzeci. I tak mi się wydaje, że będzie super. Czy w ogóle mikrofon mam włączony? Mam włączony. Tak, by the way, chciałbym nawiązać teraz temat dość bardzo kontrowersyjny o zachowanie ludzi w społeczeństwie. Tak. Co mnie bardzo dziwi, muszę się, no niestety, do tego troszeczkę tak, jakby wam to powiedzieć. Otóż, bardzo dużo ludzi w Polsce teraz jest tak jakby melancholijnych. No bo tak jest już. Mi się wydaje, że za czasów panowania królów, tak, było lepiej. Był jakiś ten... nie smutek, tylko był ten jakoś wyraz twarzy, że można było się uśmiechnąć, prawda, i tak dalej. Mi się wydaje, że w ogóle nasze poprzednie czasy były lepsze niż teraz, niż dotychczas, bo teraz jak patrzymy na nasz rząd, to sami możecie zauważyć, że Ewa Kopacz sobie w chuja leci i będzie leciała, tak jak inni. Dopóki się nie pozbędziemy starych, zapyziałych debili rządowych, którzy wcześniej rządzili, no to nie mamy na co liczyć na przyszłość tej Polski. Jeżeli chodzi o przyszłość Polski, no to muszę wam powiedzieć, że musimy się właśnie wziąć za to najpierw, żeby pozbyć się starych zapiziałych rządowców, prawda? Tak mi się wydaje, bo głównie to jest problem naszej Polski. Nikt nie potrafi właśnie tutaj, nie potrafi tak właśnie myśleć w kierunku Polski, tylko zazwyczaj w kierunku swoim, bo taki poseł sobie zarabia 10 tysięcy miesięcznie i ma wyjebane na wszystko, prawda? Także tak. Jeśli chodzi o przyszłość Polski, to ja nie widzę przyszłości Polski bez zmiany rządu. A tym bardziej, jak będzie nadal w rządzie Ewa Kopacz, wygra wybory, bądź jakiś PiS, PO czy co, to ja nie widzę żadnego
Ja nie widzę żadnej przyszłości dla Polski, bo większość ludzi to są ludzie, którzy znamy, prawda? Dopuśćmy do tych młodych do rządu, stwórzmy nowy rząd, obalmy to wszystko gówno. Według mnie powinniśmy wyjść w ogóle na ulicę, zrobić protest na całą Polskę i dymisja rządu, no bo tak nie może być. Jakby miała się dziać wojna domowa, no to proszę bardzo, ja mogę uczestniczyć w tym, bo dla dobra kraju zrobiłbym takie coś. Wyszedłbym na ulicę i tak. Według mnie powinniśmy wyjść, wpierdolić ostro lub nawet zajebać. I tak się to powinno skończyć. I utworzyć własny rząd od podstaw, od początku, od podstaw. Więc jeżeli wam się taki vlog podobał, koniecznie kliknij łapkę w górę oraz zostaw komentarz. Jeżeli ci się podoba ten kanał, koniecznie zasubskrybuj, a będziesz na bieżąco z tym kanałem. Ja się teraz z tobą żegnam, mój drogi widzu. Z tej strony był Mr. Lukas. Kurwa! Dexter. Lukasek 5151. Cześć, czołem. Jestem wesoły Romek. Pa.